Połącz się z Kasią i powiedz, jaka płynie informacja. Co czujesz? Co dostajesz? W jakiej przestrzeni ją widzisz? Jak ją odczuwasz? Źle, bardzo źle. Muszę na chwilkę wyjść z tamtego. Iść do przestrzeni regeneracji i zrób ochronną. Nie Coś. mogłem oddychać przez chwilę, aż strasznie mi tam się już. Potrzebujesz, ja się też tam pojawię i będę cię wspierać. To jest ciężka przestrzeń i proszę cię, zabezpiecz. Mówiłam ci przez to, żebyś się zabezpieczał. Żebyś był niewidzialny, niesłyszalny, nieodczuwalny. Wzmocnij swoje wibracje. Jeśli potrzebujesz, to zrób sobie podniesienie wibracji. Poproś o połączenie ze swoim źródłem. I będziesz gotowy, to mi powiedz. Okej, dobra. Teraz lepiej już. Ale strasznie mnie zaczęła szyja boleć, tak jakby mi ktoś zaciskał ręce na szyi i ciężko było złapać oddech. Wiesz A co, teraz już to jest teraz dobrze. idź do tej ingerencji od razu, nie do Kasi, tylko do tej ingerencji. Musimy się z tą ingerencją sprawić. To, ale to z tej przestrzeni to jest. Dobrze, ale najpierw zobacz, co cię dusiło, co tam nam przeszkadzało. No nie było rąk, tylko takie jakby w tej przestrzeni coś jest takiego, co powoduje takie odczucie, jakby ktoś dusił. Nie ma fizycznych rąk, które duszą, tylko przestrzeń. Nie wiem, jak inaczej znaleźć porównanie. Po prostu w tej przestrzeni, w której Kasia jest, ona jest no, w strasznym stanie, opłakanym, aż trudno mi jest na to patrzeć, bo jak słyszałem Kasi głos i wcześniej, to poczułem taką piękną od niej energię, a tutaj w przestrzeni tej jest zupełnie odwrotnie. Tam jest po prostu jakieś wszystko chyba co najgorsze tam przy niej, bo jest ona jest w takiej gęstej przestrzeni energetycznej, a wychodzą z niej tak mniej więcej od bioder w dół, przez całe nogi, dosłownie wychodzą z niej takie energetyczne, takie byty, takie, to można porównać do takich ślimaków bez skorupki, te takie długie ślimaki, co są. I one czarne dosłownie wyłażą z niej, ale to cała masa i to wychodzi przed nią i pełznie takie coś nasączone takimi ciężkimi emocjami, takim aż oleistym, takim czarnym, takim śluzem. I to wychodzi poza tą przestrzeń, wchodzi jakby za taką ścianę, ale w ogóle ta przestrzeń jest tak, jakby ktoś ją lepikiem od środka wymalował. Przez to jest taka przytłaczająca, taka czarna, nie odbijająca światła. Przez to tych ścian nie widać. Jest tylko takie poczucie, że ona tam jest i nic więcej, tylko te ślimaki wychodzą za tą ścianę właśnie. A w niej taka potężna buła, taka piłka energii, gdzie te ślimaki się tam rozmnażają jakby. Składają tam jajka i w takiej otulinie takiej właśnie, takiej gęstej, czarnej mazi rosną i w momencie jak osiągają taki stan już, one wszystkie są dokładnie jakby od centymetra cięte, że są wszystkie takie same. Jak osiągają taki stan, nie wiem, już napełnienia, to opadają.
przez tutaj, tak jak jest biodra, miednica, wchodzą w nogi i w różnych miejscach z nóg jej wyłażą i schodzą na podłogę, na podłoże i właśnie płyną. Płyną dalej, przedostają się, wychodzą. A w kasie po prostu jest tam dosłownie od takich jajeczek, larw przez właśnie takie ślimaki. Ogrom, ogrom tego jest. Przeogromne. Ale ją to tak przeraża, że cały czas mam właśnie jakby odczuwając ją, cały czas czuję taki ścisk w gardle, tak jak u niej byłoby to formą blokady, że to, co w niej, nie wydostaje się na zewnątrz górą, tylko wszystko wydostaje się przez te formy ślimaków. A ona tego nie może jakby wykrzyczeć i dlatego też czuć, ale tutaj dosłownie całe gardło i pod gardłem tutaj, jak jest takie zagłębienie pod szyją, to nawet, przepraszam, to nawet tam czuć, aż mdli. I ona jest w ogóle aż taka ciemna, taka słaba, taka jakby prawie całą energię z niej ściągano do tego centrum w brzuchu i tam te istotki, te ślimaki po prostu w niej rosną i żyją, a później wychodzą. Bardzo niski astral to musi być, bo wibracyjnie tam jest bardzo niska wibracja. Usiądź w oczy i potwierdź, czy to jest Kasia. Tak. Czy Kasia daje pozwolenie na przeprowadzenie tej sesji dla niej i na niej? Tak. Pamiętaj, że ty na siebie to nie wpływa, tylko jesteś obserwatorem. Zobacz, czy coś jeszcze jest koło niej. W tej chwili nie, ale jest tam obecność takiego takiej istoty bardzo zaburzonej energetycznie, która jakby z niej zabrać wszystko, co ze światła, wszystko, co jest taką wznoszącą emocją, odczuciem i zostawić jej wszystko to, co jest niską wibracją. Jest to taka istota zepsuta i zła. Takie emocje od niej czuć, taką bezwzględność, nienawiść do Kasi i to jest taki... Co to za istota? Wygląda jak... Nie wiem, jak do czego to porównać. Jest stojącą postacią, że jest bardzo daleka, jak się patrzy. To można nawet by było powiedzieć, że ma posturę człowieka. Takiej mniej więcej wielkości, gdzieś 1,80 m wzrostu by mogła mieć. Ale jest tak, że jak normalnie człowiek stoi, jest szyja, prosta szyja na szyi głowa, to on ma tą szyję tak zgiętą pod kątem 45 stopni, może nawet więcej, i głowę ma przed sobą przez to. Jest taki posępny, ma oblicze, orli nos, malutkie sine usteczka takie i w ogóle całą głowę ma siną. Tylko taką szarą może, a sine usta. I ubrany w taki jednoczęściowy płaszcz i strasznie takie długie palce z takimi szponami. Więc trudno mi powiedzieć, co to jest. To jest on taki, jest bardzo oryginalny. Nie wiem, czy jest druga taka istota. W nim są energie, czy DNA. Jest jeden główny DNA, które jest takie porozsypywane, w sensie pewne elementy, które tam były, on mógł być nad człowiekiem kiedyś.
Tylko te główne DNA zostawiło mu takie elementy, które on napromieniował jakby emocjami, które właśnie możemy określić jako złe, czyli takie nienawiść, zazdrość, złość. Właśnie nie ma tam strachu, tylko właśnie takie elementy, które ten strach wywołują, a te, które na przykład odpowiadają za takie wzniosłe uczucia, zostały mu powyrywane, albo może inaczej, nie powyrywane, tylko uschły. I zostały pozamieniane tymi emocjami, które on się napełnił, tą złością, nienawiścią i do innych, przejmując od nich strach wynikający z tej złości, zastraszania i steroryzowania innych, to DNA odbudował w takie DNA bardzo patologiczne, gdzie tam są same takie negatywne elementy. I on się stał taką istotą. Nawet wizualnie jego ciało eteryczne przebudowało się, upodobniając się do trzonu tego DNA i dając mu właśnie tak paskudny wygląd. I on nienawidzi Kasi. On po prostu, on się chce nad nią zmścić, nie wiem czy mścić, może nie, bo nie wiem za co miałby się mścić, bo tego nie czuje, ale życzy jej najgorzej, jak najgorzej i on chce dla niej jak najgorzej. On się z nią nie patyczkuje, on po prostu ją chce w pewien sposób tak doświadczać, żeby ona, nie wiem, żeby ona cierpiała, żeby cały świat był dla niej zły, żeby ona tak go postrzegała. I jest odczucie, że w dużej mierze mu się to udaje. Nie w całości, ale w dużej mierze jest w stanie tworzyć takie sytuacje, które będą Kasię obciążać. Tutaj jest nawet poczucie, że on się nie posunie do tego, żeby wejść w umysł jakiejś osoby i naszczuć jakąś osobę na Kasię. Dosłownie stworzyć jakąś taką formę emocji, która będzie odbijana w stronę Kasi i Kasia to odczuje, gdzieś się załamie, podłamie, czy wpadnie w jakąś sytuację depresyjną i wygeneruje te emocje właśnie w brzuchu, które te ślimaki z niej wyniosą. Okropny to jest stwór. Bardzo taki, bardzo, bardzo, bardzo źle nastawiony do Kasi. To on generuje te emocje, tak, u Kasi? Generuje te emocje Kasia, natomiast on generuje sytuację otoczenia, wpływa na to, żeby Kasia spotykała się z trudnymi sytuacjami, czy z toksycznymi ludźmi, czy z czymkolwiek, co właśnie sprawi, że ona poczuje się źle i zacznie. To dlatego w sobie ma toksyczne relacje z mamą i z bratem? Mam wrażenie, że nie tylko z nimi, że tam jest więcej ludzi, którzy mogą ją w jakiś sposób atakować. Powiedz mi, czy ten byt ma żyje w ciele jakiejś osoby? Nie, on żył kiedyś, bardzo dawno. A powiedz mi, co mam wspólnego z Kasią? Idźmy do tego momentu, kiedy mógł spotkać Kasię, kiedy żył w ciele. Nie spotkał jej w ciele. On używa ją, żeby podtrzymać swoje istnienie. Oni nie wcielili się nigdy razem. Nic ich nie łączyło. A powiedz mi, od kiedy jest Kasią? Od jego wcieleń? Od 16. Co takiego się stało w Kasi życiu albo między życiami, że pozwoliła na podpięcie się takiego byta, ducha zdegenerowanego, patologicznego? Co się stało? Cierpiała strasznie. Cierpiała. To jest taka historia, się pokazuje, gdzie ona straciła wszystko, w sumie to straciła siebie, nie mając już
nadziei rzuciła się z takiej przepaści, widząc śmierć męża chyba. Tak, męża. I ona nie mogła tego przeżyć. Nie mogła poradzić sobie z tym obciążeniem, z tym, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. I po śmierci bardzo źle się to ogląda. To jest takie bardzo traumatyczne. To jest coś takiego, że jak ona rzuciła się z takiej przepaści kilkadziesiąt metrów, z takiego jakby klifu, tak jak w Irlandii chyba są, to nawet chyba jest tam, to w momencie, kiedy ona rzuciła się i jej ciało opadało, to ona zmarła, czy jakby nie wiem, czy dostała zawału serca w trakcie tego lotu, bo ona miała tak obciążone serce i sama była tak obciążona, że jeszcze dodatkowo ciało lecąc, spadając, umarło, a ona, nie zauważając tego momentu śmierci, świadomie nie uderzyła już o skały, tylko ten moment, kiedy normalnie ciało już w fizyczności faktycznie roztrzaskało się o skały, to ona, jej energia przeniosła się w taki bardzo niski astral. Tak jakby faktycznie ona w niej to jest taki obraz, jakby ona wskoczyła do jakiegoś piekła. Że ta ziemia jej, podłoże jej nie zatrzymało, tylko energia ta jakby weszła w głąb i znalazła się dosłownie w jakimś piekle. Gdzie tam dosłownie no jest jęk i zawodzenie, jest cierpienie, jest takie tęsknota w takich najbardziej niskich częstotliwościach, jakie sobie możemy wyobrazić tylko. A nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak olbrzymia emocja towarzyszy tamtym istotom, które dosłownie wyją z bólu emocjonalnego. I Kasia właśnie tam ocknęła się jakby leżąc, deptana wręcz energetycznie przez innych, którzy tam byli, którzy jej nie zauważali. Ona zdołała się podnieść i stała się taką formą zombie, która też tam cierpiała, chociaż u niej czuć jakieś resztki świadomości, że ona czuje, że nie jest, że nie była sama i ona intuicyjnie chciała kogoś szukać, czy nawet intencja była taka, żeby ktoś ją uratował. Ktoś znany, ktoś bliski. I trudno powiedzieć, bo tam jakby czasu kompletnie nie potrafię odczytać. To może być tak, że nawet minuta może być i tysiąc lat, bo w tych emocjach, w tym bólu, to naprawdę kompletnie nie jestem w stanie tego odnieść w czasie. I ona tą intencję wysłała jakby, żeby ją znalazł, żeby jej pomógł, żeby ją uwolnił. Żeby na nowo mogli być razem. I tą intencję odczytała jakaś istota, taka, która pojawiła się. To wygląda trochę tak bardzo science fiction, tak jakby taki byt w takim ogromnym płaszczu na takiej okrągłej desce, czy na takim czymś okrągłym. Nadleciał na tych tłoczących się ludzi. I dosłownie jak on się nad nimi pojawił, to tysiące rąk, czy setki rąk wyciągnęły w górę do niego, żeby jej zabrał stamtąd. Ale on nie zwracał uwagi, tylko złapał Kasię za rękę i przekazał jej informację, czy ona chce się stąd uwolnić. Ona odpowiedziała, że tak. A jeśli tak, to ona musi mu zawierzyć. Musi oddać mu siebie. Ona w tym bólu znowu potwierdziła. Wtedy on ją wciągnął na tą podstawę i razem odlecieli troszeczkę wyżej nad ten poziom, gdzie te masy ludzkie były,
tych takich istot subtelnych takich. I wlecieli w taką otchłań czarną, gdzie w pewnym momencie zatrzymali się i on wprowadził ją właśnie do takiego no właśnie trudno powiedzieć to pomieszczenia, chociaż to ma ściany, sufit i podłogę, tylko jest tak idealnie wyciemnione wewnątrz, że tych ścian kompletnie nie widać. Nie wiadomo, gdzie zaczyna się sufit, a gdzie ściana, a gdzie podłoga. Jest tak ciemno. Tylko można sobie wyobrazić, odnieść to w rzucie, gdzie jest podłoga, no bo Kasię widać tam. I te ślimaki, które po tej podłodze tam chodzą. I zostawił ją tam i zaczął ją w jakiś sposób tak szykanować, że jakby pokazywać jej, że zrobił jej łaskę i teraz ona powinna być mu wdzięczna, oddawać mu hołd i w ogóle traktować go jak wybawiciela, jak kogoś wyjątkowego. Taki psychopata. No i tak została z nim, bez możliwości nawet wyjścia. A w momencie, kiedy ona odpoczywała po tej wędrówce tam z tamtymi istotami w tym takim piekle, to ona, żeby dojść do siebie, to opadła, tak jakby omdlała. Wtedy on rozciął jej cały brzuch i włożył jej taki balonik, gdzie była cała masa larw, takich szarych, małych larw. I w momencie, kiedy ona się obudziła, to ten balonik zaczął się rozpuszczać. I w momencie, kiedy się rozpuścił, to jej wnętrze wypełniły te właśnie larwy, które zaczęły żywić się jej emocjami i rosły jako te ślimaki, które cały czas właśnie rozmnażają się, jakby była ich nieskończona liczba. I one wychodzą z niej całą masą. Odpocznij chwilę, idź do przestrzeni regeneracji i rozłącz się z emocjami. Na ciebie to nie wpływa. Dobrze, teraz zobacz, co jest za tą ścianą. Gdzie wędrują te ślimaki? Do podobnego pomieszczenia, gdzie jest jakiś mężczyzna, czy istota subtelna mężczyzny, która wisi i te ślimaki wchodzą, ale mniej ich jest, tak jakby wszystkie tam nie wchodziły, ale część wchodzi przez te, przedostaje się przez te ręce, które są podwieszone. Wchodzą na niego, wchodzą przez usta, przez ręce i przenoszą te emocje od Kasi, dając mu to, a on po prostu broni się. On wręcz wymiotuje tymi emocjami. Nie chce ich przyjąć, dusi się. One go zalewają. I stają się jego częścią. On ich nie chce, on chce je odrzucić, ale nie może. Wyrzucaj to, oddychaj, oddychaj głęboko, wyrzucaj te emocje. To nie są, pozwól się tego. Już ok? Tak. Powiedz mi, czy ten mężczyzna, który tam wisi, kto to jest?
To jest ciało subtelne osoby żyjącej w ciele fizycznym? W ogóle teraz ten mężczyzna żyje i to jest energia, ciało subtelne jej męża, który zginął i ona zrozpaczona właśnie zabiła się z jego powodu. I on tam wisi od momentu, kiedy stracił życie? A on umarł śmiercią naturalną, czy też się zabił? Popełnił samobójstwo? Właśnie myślałem na początku, że się zabił, ale nie, jego powiesili. A ten mężczyzna, czy to jest jakaś istota, którą Kasia zna w obecnym życiu? Tak, mam wrażenie, że się znają. I nie wiem, on jakoś też w jakiś dziwny sposób na nią działa, w sensie reaguje na te emocje w życiu fizycznym i coś, nie wiem, czy albo ma do niej pretensje, albo po prostu chce się w jakiś sposób odciąć od tych emocji, bo on w fizyczności czuje też to, co tam w astralnej części do niego od Kasi idzie. On po prostu chce to odrzucić i albo reaguje na podstawie tych emocji. Jest jakaś taka, wydaje się, energetyczna, taka zaburzona relacja w fizyczności przez to. Bo są połączeni tymi emocjami z Kasi, które idą i on chce je odrzucić i reaguje w jakiś taki bardzo dziwny sposób, może nawet jakiś nawet agresywny, albo w jakiś taki sposób, żeby on chce się generalnie przed tym obronić w jakiś sposób. A powiedzmy, czy ona go oskarżała o coś, co on zrobił? Czy on Nie. siebie też oskarża o coś? Nie, właśnie nie. Dlaczego go powiesili? Dlaczego go powiesili? Dlaczego został powieszony? Dlatego, że nie chciał się podporządkować jakimś ludziom, czy właścicielowi ziemskiemu, na którego terenie oni mieli dom. I próbując ochronić Kasię też, stanął jakby tak umownie osłonił ją swoją piersią i na pewne rzeczy nie chciał się zgodzić. Tam grozili też tym, że zabiją ją, czy a wcześniej ją zgwałcą. I on jakby próbował dać jej też czas i na pewne rzeczy się po prostu nie godzić. I został tak przykładnie ukarany. I we własnym domu, w kuchni, go powiesili. A Kasię to zgwałcili? Właśnie jego opór spowodował i takie, taka wewnętrzna siła, która jakby pozwoliła mu nie bać się tej śmierci, przekierował tą całą swoją energię, która właśnie wychodziła z tego ciała męczonego, w taki sposób ją przekierował, że dał ochronę Kasi, że ona faktycznie tego gwałtu uniknęła. On ją jakby energetycznie wpłynął na te istoty, że oddał jakby siebie na śmierć, ale ci wszyscy żołnierze i te sługusy tego właściciela, oni poczuli coś niesamowitego, że on wykazał się takim bohaterstwem, taką czystością intencji, ochronił, pokazał, jak bardzo kocha, że kocha bezwarunkowo i oni rzeczywiście Kasię zostawili. Nie ruszyli jej, ale nie odcięli go, tylko wyszli w takiej zadumie. Nie tak, jak to się z reguły dzieje, że wpada jakaś horda żołnierzy, palą, gwałcą, rabują i wychodzą nabuzowani, to oni po prostu aż zgaśli. Wyszli w zadumie, a Kasia na podłodze patrzyła jeszcze właśnie na tego swojego męża w taki sposób, z takiej perspektywy, że ten wisielec, to ciało wyglądało strasznie i jeszcze takie oczy, które wydawało się, że jakby jeszcze żyły i ona wtedy zrozumiała, że straciła jakby siebie wręcz i nie wytrzymała i szła strasznie wiało i zaczął padać deszcz.
Ona tego nie czuła i stanęła właśnie na skraju tego klifu i rzuciła się z rozpaczy. Nie chciała żyć. Sama nie chciała żyć. Nie pochowała męża. Nie. Jej też nie pochowano. Jej ciało tam rozbite nad brzegiem oceanu pochłonęło morze w efekcie. Czy ten ocean, no. Czy energia Kasi tam została, jakaś część w tym miejscu, energia tego mężczyzny? W tym domu, w tym miejscu, tam gdzie spędzili cudowne życie i przeżyli traumę, ona tam w myślach często, w myślach tych emocjach wraca. Czy to takie wspomnienia właśnie domu, swojego zamku, czy to jest właśnie to wspomnienie, czym tamtego domu, gdzie byli wspólnie? Ja bym powiedział, że inaczej, że w tej traumatycznej sytuacji, w której Kasia jest, w tym miejscu z tym psychopatą, to te wspomnienia takiego cudownego, pełnego miłości, szczęścia, życia dają jej jeszcze nadzieję, że ona tam jest w stanie trwać i cały czas ma nadzieję. Ona próbuje znaleźć sposób, bo ma to wspomnienie. Tego wspomnienia on nie może z niej wyrwać. On najchętniej, jeśli by mógł, to by wygrzebał to wspomnienie i zabrał, ale nie może tego zrobić. Kasia jest. Jedyne, co tam ma w tej przestrzeni, to to wspomnienie i tego nie chce mu oddać. Całą sobą trzyma to, będąc osłabiona, ale nie chce, bo to daje nadzieję na to, że ona znowu się z nim spotka. I spotka się, ale tak jak wtedy. Bo jest poczucie, że oni się spotykają gdzieś w życiu, ale mają bardzo trudne jakieś relacje. Tak jakby ona widzi w nim, jakby czasem poznaje go, a on tak na nią reaguje. Ona mu chciałaby podziękować, oddać całą siebie. Ale właśnie on dostaje to przekierowane, te emocje, które tamten wrzuca przez. Przepraszam, kurczę, no po prostu. Gardło aż mam takie ściśnięte tam. Dobrze. I chodzi o to, że on odbiera Kasię w taki sposób zniekształcony, że on ją aż wręcz chce odrzucić. Ona się stara gdzieś, ale nie rozumie tego, że on ten byt, który ją tam niby uratował, obciąża tego mężczyznę po to, żeby on jej nie pokochał, żeby odczuwał, ale w taki zaburzony sposób ją. Powiedz mi, czy ten mężczyzna też w momencie śmierci podpisał jakieś kontrakty z bytami, dlatego właśnie Kasię zostawili? Właśnie tak. On jakby, jak się patrzy na moment śmierci i tą intencję, żeby Kasię uratować, on wtedy pojawia się przy nim taki anioł śmierci, jakby, nie wiem, tak on wygląda. Przy czym to widać, że to jest ten byt właśnie. I on mówi, że dobrze, ale musisz oddać siebie za nią. I on bez wahania to robi, bo czuje, że nie ma już czasu, że on zaraz umrze i oni dopadną Kasię. Więc godzi się na to, tak. I on go po prostu w takim jakby skrzydłami nietoperza, czy takim płaszczem go nakrywa, energię, która wychodzi z ciała i go zabiera. Dobrze, teraz Darku, skup się. Popatrz na energię Kasi, taką pierwotną, zrób jej pierwotnej natury i ident tego mężczyzny i zobacz, czy oni są identyczni, czy to są bliźniacze płomienie. Tego mężczyzny, który wisi. Tak, wtedy w tamtym życiu tak, mają taką samą energię. Mało tego, mają wspaniałe, fantastyczne życie. Są naprawdę szczęśliwi, z tym, że są w takim momencie życia, że oni nareszcie mogą być razem, bo się odnaleźli, mieszkali, urodzili się, tak jak chyba się umówili nawet w tym życiu, że przyjdą. Urodzą się bardzo blisko siebie, w podobnych rodzinach, wybrali na te rodziny i odnajdą się i będą spędzać to życie razem. I faktycznie po stronie fizycznej, jak się urodzili,
bardzo szybko jakby się rozpoznali już jako dzieci, uwielbiali ze sobą spędzać czas, natomiast spotykali się wtedy dosyć rzadko jeszcze, bo tylko gdzieś w jakichś takich momentach, gdzie jakiś handel wymienny tam był i tak dalej, czy jakieś prace, czy jakiś pod takim właśnie zamkiem był taki targ, więc jak rodzice ich zabierali, to oni chętnie, bo wiedzieli, że tam się spotkają, czuli taką przyjaźń i stopniowo jak dorastali, jako nastolatkowie, potrafili nawet już sami gdzieś się wymykać, spotykać się i później już jako dorośli ludzie, ponad 20-latkowie wzięli ślub, adoptowali taki dom, który był opuszczony. Tam cała rodzina zmarła na jakąś chorobę i zamieszkali tam, ale nie zdążyli mieć dzieci właśnie. Ale to życie było niesamowicie cudowne, mało tego. Wszyscy ich wspierali, bo widzieli, że oni są sobie przeznaczeni. To po prostu było czuć. To coś takiego, jakby ich otaczała taka energia, która aż pachniała kwiatami. I ludzie to odczuwali. Ludzie sami w sobie odczuwali miłość, jak patrzyli, jak oni są w sobie zakochani. No ale ta idylla nie potrwała zbyt długo, bo właśnie taka ingerencja w postaci tego, że się dowiedział ten właściciel, że oni ten dom zasiedlają i że należałoby też, żeby płacili jakieś podatki czy daniny. I zrobili to w taki bardzo siłowy sposób, właśnie grożąc, że tą kobietę mu posiądą i tak dalej. I on właśnie stanowi obrońcę, a ta historia tak się skończyła. Dobrze, powiedz mi, czy to było ich pierwsze wcielenie na Ziemi? Tak. A powiedz mi, skąd oni pochodzą? Skąd przyszli? Przyszli z wnętrza swojej istoty, chcąc być częścią kolejnego planu. Tworzyć jedność, doświadczając właśnie na innym planie. A powiedz, kiedy ich esencje się podzieliły, spolaryzowały? Przed zejściem na Ziemię, czy już wcześniej? Tak. Przed zejściem na Ziemię, po to, żeby mogli właśnie jako jedno istnienie w dwóch ciałach doświadczyć tego planu. I w tym pierwszym wcieleniu nie byli podpięci, nie mieli żadnych ingerentów, czy mieli jakichś przewodników, zobacz. Nie, właśnie nie. Oni widać, jak w momencie, kiedy się podzielili, ich takie wnętrze jakby się dzieli, rozpada się właśnie umożliwiając im oddzielenie energii, to oni wtedy, trzymając się jeszcze jakby umownie za ręce, obiecują sobie, że odnajdą się tam i pokazują, wręcz projektują sobie, pokazując rodzinę, czy w zasadzie rodziny, w której oni przyjdą na świat, bo czują wibracyjne dopasowanie, takie jakby, że czują, że oni ich ochronią, zrozumieją i nie stłamszą ich, bo czują dobro w tych ludziach. I puszczają się i poprzez właśnie portal taki i kanał rodny materializują się w ciele po prostu. Stają się istotami ludzkimi. I faktycznie bardzo blisko, tak jak założyli, tak się znaleźli w tych rodzinach, w tym miejscu, właśnie już w materii. To był absolutnie ich pomysł, żeby w takiej formie się tutaj pojawić. Czy mieli jakieś podpowiedzi? Ich, tak, bardzo czysta intencja. A powiedz mi potem, po tym uwięzieniu Kasi przez tego anioła i tego mężczyznę, bo jak to wyglądało ich życia? Czy się spotykali, czy byli kiedyś też potem, No mieli tak. jakieś wspólne doświadczenie? No tak jak wspominałem. A jakie wyglądały doświadczenie? No tak jak właśnie mówiłem, że jak się spotykali, to te emocje, które tamten podsycał w Kasi, były przekazywane na polu energetycznym jej
temu bliźniakowi, tej bliźniaczej energii, w taki sposób, że one go obciążały i on jakby nie rozumiejąc skąd to jest i odrzucał, odrzucał jakby prawie, że wymiotując tymi emocjami, bo odczuwał, że to z jednej strony to zna, ale to nie jest ta wibracja, którą on pamięta, do której on by chciał dążyć i w fizyczności można by powiedzieć nawet, że w jakiś sposób na tą Kasię zwalczał albo robił jej, czy mówił coś, czy robił coś takiego, co Kasię potrafiło zranić, ale on to robił dlatego, że odczuwał to, co w Kasi jest i reagował w taki sposób, jakby ona jak oni by byli jednym naczyniem, no to ona napełniała to naczynie i on stawał się tą emocją, które tamten ten byt im dawał. Więc też ich spotkania były najczęściej bardzo trudne. Zanim zaczniemy robić procesy, to chciałabym, żebyś odpowiedział na pytania Kasi. Dlaczego Kasia czuje niedotlenienie i problemy z oddychaniem? Stan jej energetyki i to miejsce powoduje to, że tam całe wszystko jest pościskane. Ta atmosfera, która tam jest, naciska na nią i też nie pozwala jej rozprężyć się i ten ścisk, który tam jest, no i w ogóle wartości energii, które są w niej tak obniżone, wpływają w ogóle na cały organizm. Mam wrażenie, że tam jest to wszystko nasączone, każda komórka taką wibracją, która na różny sposób, mam tutaj poczucie, wpływa na obciążenie jej organizmu, wręcz jakieś może przewlekłe choroby. A to wspomnienie, że jej mężczyzna życia został powieszony, czy to też ma wpływ na ten ścisk gardła? No to jest tylko jeden z elementów, bo tam wachlarz emocji jest tak olbrzymi, że to jest tylko jeden z czynników. Tutaj wymienia Kasia dużo dolegliwości. Tak szybko to przelecimy. Problemy z jelitami. Czy to jest ta kula, balonik? Zobacz. Tam jest to centrum energetyczne, które jest obniżone, które jest wręcz oklejone tymi emocjami i to umożliwia też w ciele fizycznym zagnieżdżanie się różnego rodzaju bakterii, które właśnie wpływają już na fizyczne odczucia czy zaburzenia, na przykład cyklu trawiennego. Ale tam jest najwięcej tego i tam te larwy, te ślimaki tam To już drenują. wiem. Bóle kręgosłupa, nóg, lwa kulszowa i problemy z lewą nogą. Ma taki tam obrzęk, jakby upadła na asfalt. Tutaj i na nogach i w ogóle wyżej. W zasadzie to, co wymieniłaś, to się zaczyna właśnie wędrówka tych pasożytów, wychodzenie z niej. I tak samo w nodze, tam też jest widać, że jest taka rana, takie jakby rozerwanie, gdzie tych ślimaków wychodzi więcej. One tam po prostu mają lepsze ujście, ale tak naprawdę to od pasa w dół jest to obciążenie największe. I obciążenie też przenosi się w część fizyczną, bo zaburzenie wibracji jest niesamowicie. To obciążenie jest ogromne i ciało podąża za tym. Niedoczynność tarczycy. To jest też związane z takim stresem tego ciała subtelnego, stresem takim energetycznym, które przenosząc się na ciało fizyczne powoduje zaburzenie hormonalne i wpływ właśnie obciążenia czy do wielu organów. Wielu, bo tu od jelit, nerek, tarczycy właśnie i tego wszystkiego to jest wynikiem. Problem z zatokami i ciągły katar. Tutaj wibracja, obniżona wibracja w jej ciele powoduje, że różnego rodzaju drożdże czy pasożyty, bakterie, chyba drożdże, bo to widać jak rośnie w niej i później odkleja się, wypływając taką energią, przenosząc ją też w dół. Taką energetyczną. A zobacz, czy ona ma jakiś implant w głowie? Czy coś jeszcze ma oprócz tych ślimaków? Czy ma jakieś inne implanty? Coś, co do niej nie należy?
Ale z tyłu głowy. To jest takie jakby takie urządzenie, które chce zabić w niej, na przykład w momencie, kiedy pojawia się jakaś myśl taka wspierająca, a szczególnie w części astralnej, w części subtelnej, ten obraz tego wspaniałego życia, do którego ona się jakby to nadzieje, jakby z tego obrazu w sobie budzi i to daje jej możliwość jeszcze właśnie, żeby istnieć, to wtedy to urządzenie to ma za zadanie zagłuszyć. Ale też wtedy, gasząc to, generuje pewnego rodzaju właśnie emocje, które zagnieżdżając się właśnie na wysokości zatok, powodują dostęp, bo wibracyjnie się takie drożdże są w stanie zagnieździć w jej zatokach już w ciele fizycznym. I w momencie, kiedy ich się bardzo dużo namnoży, to one jakby manifestują się w postaci takiej właśnie zapełnionych zatok, które właśnie muszą się oczyścić. Ale to jest kwestia tego, że wibracyjnie ciało jakby pozwala innej Okej. wibracji w postaci takich pasożytów się tam Dobrze. zanieść. Sprawdź jeszcze, czy coś jeszcze ma jakieś inne implanty. Jakąś technologię. Nie, jedynie co to z tyłu w pleców, tak mniej więcej na wysokości w miejscu kręgosłupa, tak poniżej kręgosłupa, tak gdzieś na trzech czwartych, ma taki okrąg i pusty w środku, gdzie mogą być takie sytuacje, że ta istota może za nią stanąć i włożyć pazur, palec w nią i dodatkowo jakby przenieść. Zdaje się, że to jest połączone później z tym brzuchem. Ona może czerpać z niej i w momencie, kiedy jest przelana tymi emocjami, ale jednocześnie też może tam dorzucić tych jajek, tych ślimaków, które później zaczynają w niej rosnąć. I bezpośrednio też się z nią może połączyć. On robi to czasem. I on czuje taką dziką satysfakcję, że ją kontroluje i jest w stanie pobrać też część tych emocji i wtedy poczuć się silny, mocny. I jeszcze bardziej wtedy czuje tą właśnie tę tą, tą nie, tą, ta nienawiść wtedy daje mu taką satysfakcję, że kontroluje ją i czuje, że ona jest obciążona, i to daje mu właśnie satysfakcję. Zobacz, czy ten mężczyzna, który wisi, ma jakieś implanty. Tak, ma obudowane tak serce, żeby nic od Kasi nie przeniknęło i nie spowodowało, żeby on poczuł ją prawdziwie, tą właściwą jej naturę. Bo wtedy to wydaje się, żeby go pobudziło, on by zrozumiał. A tak jest pogubiony. I to serce, te ręce, które w nadgarstkach są ściśnięte, w głowie coś, co powoduje. W centrum głowy ma formę takiego kwadratu, który powoduje generowanie myśli, które czasem zaczynają kontrolować jego istotę, i on albo coś mówi, albo coś robi, albo emocje zaczynają dominować. Chodzi o to, że można kreować w nim myśli takie bardzo niewspierające. I on, jego pasożytem jest tylko ten anioł śmierci, ten ludzki duch patologiczny. Czy on ma jeszcze jakieś inne byty? Zobacz, czy coś jeszcze No, nim zarządza. tylko to, co z Kasi tam przychodzi i wnika w niego, przenosząc mu te emocje, które w Kasia generuje. W późniejszym życiu on nie zawarł żadnych kontaktów z innymi bytami? Nie, cały czas wisi w tym samym miejscu. Oddał siebie i cały czas ta istota korzysta z tego, że on się jej zaprzedał. Chciałabym teraz, żebyś zobaczył energetycznie, jak wyglądają prace Kasi. Kasia maluje obrazy. Spójrz na jej obrazy.
Widzisz je energetycznie? Powiedz mi, co czujesz? Jak te obrazy działają na ciebie? Jakby działają na ludzi? Jakby działały na ludzi, gdyby były wystawiane? Gdyby ludzie na nią patrzyli? Ja je odczuwam pozytywnie, bo to jest jakby pamięć tego, kim ona jest, czy kim oni są, i to powoduje taki odbiór czegoś spoza tego świata. Natomiast niektórzy ludzie mogą się tego bać, nie rozumieć tego, skąd to jest, ale jest to takie bardzo prawdziwe. Czy Kasia zawiera w tych obrazach te emocje, którymi jest nasączana? Czy Tak, tam w tych obrazach można odczuć jej emocje, którym się zmaga? Można jej odczuć emocje, ale ona stara się przeniknąć coś poza tych emocji. Coś, co ma wartościowego gdzieś, o czym właśnie zapomniała, coś, co próbuje sobie przypomnieć, chce też tam zawrzeć, ale niestety. Dobrze, ale czy te obrazy są energetycznie połączone z Kasią? Że osoba patrząca na ten obraz, czy ona odczuwa energię Kasi, która Tak, jest bo zaburzona? obraz jest nośnikiem tej wibracji, czyli informacji tego, co ona czuje w formie właśnie obrazu. Więc tak, można odczuć. Osoby sensytywne, czujące, nie zobaczą tego obrazu jako obraz, tylko jako przekaz. Czyli jak Kasia będzie odpięta od tych wszystkich bytów i oczyszczona, ten przekaz będzie w tych obrazach inny. Tak, inny, bo inna nośna będzie wibracji. A same obrazy zawierają dobre intencje, tak? Dobry przekaz. Okej, to dobrze, spojrzymy na to po sesji. Dobry przekaz, no to zależy kto jak to odbierze i kto przez jakie filtry będzie na to patrzył, bo dobrą A to intencję sobie można Kasia odczytać pomyśli, źle. jakie Kasia ma intencje, jakie energie tam podczas malowania wytwarza. Czy ona wspomina ten, malując swoje obrazy, czy ona wspomina to wspólne życie, czy swoją sytuację? Co tam zawiera bardziej? Jakie emocje zawiera? To w zależności od tego, jak dany obraz maluje, co odczuwa w danej chwili. To nie da się jednoznacznie powiedzieć. To w zależności od nastroju. Jeśli jest jej lżej, czuje się lepiej, to przeniesie więcej takich dobrych wibracji. Ale z reguły zawsze jest to pomieszane gdzieś. To, że dominują w niej te trudne emocje, ona też nieświadomie może je przemycać w obrazie. Jeszcze jedno chciałabym wyjaśnić. Kasia ma bardzo silne przekonanie, że jej bliźniaczy płomień wchodzi w ciała jej partnerów życiowych, seksualnych i ona odczuwa tego mężczyznę, który jest bliźniaczym płomieniem w ciałach tych mężczyzn. Czy to prawda, że on wchodzi w te ciała? Kogo ona odczuwa naprawdę? Zobacz, on ma taką możliwość, ten mężczyzna, jej bliźniaczy płomień, czy ma taką możliwość, żeby wchodzić w ciała tych mężczyzn? Nie, raczej nie. To znaczy inaczej, on świadomie i podświadomie tego nie robi, natomiast to, że są połączeni i w Kasie wywołuje się pewne emocje, to wywołując w niej i energetycznie przekazując mu poprzez właśnie te emocjonalne ślimaki, emocje, które Kasia generuje, to w jakiś sposób pobudza go, on to chce odrzucić i wtedy może Kasia poczuć właśnie jego energię, jego emocje, bo sama mu ich dostarcza. To znaczy nie dosłownie, ale te ślimaki transportują to, więc oni jakby łączy się ich, ale poprzez zaburzoną energię. Natomiast dlatego się dzieje tak, to pod wpływem na przykład jakiegoś zbliżenia podczas seksu, dlatego że wtedy Kasia, wchodząc w relację intymną, otwiera się. Robi to, no bo jest to forma bliskości, gdzie ten element z reguły towarzyszy.
dwojica ludzi. I otwierając się wtedy, jakby jest w stanie poczuć to, co sama wcześniej wygenerowała w części subtelnej. Więc może mieć poczucie takie, że to on. No bo tak naprawdę tutaj jest sytuacja o tyle trudna, że obojętnie czy to on, czy ona, to poczuje to jako ona. Bo ta wibracja jest taka sama i powinna być spójna. Jest, pomimo tego, że jest obniżona wibracyjnie. Tak, ale Kasia czuje wyraźnie, tak myśli przynajmniej, że on wychodzi astralnie z ciała i łączy się z jej partnerem seksualnym i w ten sposób mają zbliżenia. Że on robi to specjalnie. Ona uważa, że on robi to specjalnie. Zobacz, czy ten mężczyzna specjalnie ma tę intencję, żeby coś takiego robić. Podświadomie nie ma. Może ze świadomości jakieś intencje mieć, żeby przejmować kontrolę, ale z tamtej części nie. Bardziej to jest proces taki, że ona to odczuwa i skoro odczuwa, to chce sobie to zracjonalizować i jakby odpowiedź jest taka u niej, że bo ona go czuje, bo faktycznie go może czuć i czuje go, bo wibracyjnie to jest właśnie ta sama wibracja. Kasia jeszcze uważa, że ten bliźniaczy płomień, że to on sprawia jej ból w splocie słonecznym, ucisk gardła i ból lewej ręki. I też on powodował nieprzytomność umysłu, bóle głowy. Zobacz, kto za tym stoi, za tymi działaniami. Czy to naprawdę bliźniaczy płomień? Cała ta sytuacja, w której Kasia jest, powoduje, że to wszystko zaburzone, to co jest skierowane w kierunku tego mężczyzny, aspektu męskiego, powoduje, że on chce to odrzucić, bo on czuje, że go to obciąża i w tym momencie odczuwa, że to idzie od Kasi, więc z tego powodu jest taka forma reakcji u niego. Ale w momencie, kiedy odrzuca, to też atakuje Kasię właśnie takimi bólami. No Bólem szczęki, bólem. Z reguły, jeśli chcesz coś odrzucić, to wskazujesz na to, co chcesz odrzucić. Jeśli czujesz jakiś, no to starasz się przeciwdziałać temu i nie chcesz tego. Więc zwrotnie odbijasz to, co ktoś chce tobie dać. I trafia to w osobę, od której to wychodzi. Bo tamta jest w stanie, czy nie chcąc tego, odbija to w drugą stronę. I tak naprawdę trafia to do nadawcy. A zobacz, czy ten duch, który się znęca nad Kasią, który ją nienawidzi, czy to nie ona robi i czy to on nie daje jej informacji, że to robi bliźniaczy płomień. No, no właśnie tak jest. No. To on stworzył pomiędzy nimi zaburzone połączenie. No to właśnie, no, no właśnie tak. Tylko ja opisuję, jak to technicznie jest zrobione, ale to on za tym stoi. On jej nienawidzi. On chce, żeby... On chyba nikogo, nie, on wszystkich nienawidzi, ale generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy on stworzył taki schemat przepływu energii pomiędzy nimi, zaburzył go i spowodował, że oni sami działają na siebie właśnie w taki sposób, z czego on ma właśnie satysfakcję, że jest w Dobrze, stanie... Dobrze, chcę, żeby Kasia fizyczna wybiła sobie z głowy, znaczy sobie uświadomiła, że to nie fizyczny bliźniaczy płomień to robi, że to nie nie, jest jego fizyczny intencją nie. Ją krzywdzić. On też jest ją ofiarą. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, Kasia tworzy te obrazy kryształowe, bramy kryształowe. Powiedz mi, moja taka historia z klientką, która ją atakowała i powiedz mi, kto chce, żeby przestała tworzyć te obrazy? Czy te obrazy komuś zagrażają? No jasne, że zagrażają.
Wszystko to, co się zwiąże z uwolnieniem, potencjalnym uwolnieniem czy uświadomieniem sobie w Kasi, może wpłynąć nie dość, że na Kasię, to jeszcze na jej aspekt męski i może dać jej ulgę, czy właśnie z tej sytuacji wyjść. Więc nawet jakieś elementy, które ona mogła dla siebie robić, jakąś medytację czy coś, co chciałaby oczyścić, jest najczęściej zakłócane przez tego byta, żeby Kasia nie wymknęła się mu z tej przestrzeni i żeby dalej była na jego usługach. Powiedz mi, czy Kasia śledzi to nasze zbieranie informacji, czy ten mężczyzna też jest, do niego docierają te informacje? Tak. Zapytaj tego mężczyzny, czy on pozwoli sobie pomóc, czy daje nam pozwolenie na pracę dla niego i na nim. Tak, dają obydwoje, tak. Fajne takie jakby pomiędzy nimi echo się pojawiało teraz, że czy on daje pozwolenie, to też echem się odbiło w Kasi, która reaguje w podobny sposób. Jakby taki jest dialog, tak jakbyś nie widzieli, ale gdzieś pobudzali ten rezonans wewnątrz siebie. Niech sobie teraz przypomną. Prześlij im informacje, kim byli, zanim tutaj zeszli. Niech sobie przypomną, kim są z poziomu duszy. Niech się wypełnią informacją, kim są, kim byli. Niech sobie przypomną to piękne wcielenie pierwsze, które mieli tu na ziemi, żeby się wzmocnili tym wspomnieniem, żeby mieli siły do dalszej pracy. Tak, napełnili się tym. Świetnie. Teraz jest czas, żeby zerwali połączenia z tym aniołem śmierci, żeby zerwali z nim wszelkie kontrakty. Czy są na to gotowi? W takim razie prosimy Kasię, żeby wyrzuciła wszystkie emocje z siebie. Te emocje, z którymi umierała, rzucając się w przepaść. Te emocje pozwoliły na podpięcia na jej taką sytuację w tym niskim astralu. Czy ona to rozumie? Czy ona widzi, że jej mężczyzna życia nie umarł? Chciałabym, żeby teraz te wszystkie emocje, które jej wtedy towarzyszyły, żeby odrzuciła je. I cały czas się napełniała prawdą o sobie, miłością do siebie, miłością do swojego bliźniaczego płomienia. Czy jest w stanie zebrać te wszystkie emocje trudne? Tak. Dobrze, to na trzy. Nie ma co się z nimi dalej zmagać. Proszę, żeby to wszystko usunęła i wyrzuciła do portalu w neutralnych częstotliwościach. Zbiera wszystko, to jest jej niepotrzebne. Zostaje tylko wspomnieniem ich pięknego życia i pięknym doświadczeniem. To wszystko, co się stało potem, ta całą traumę z tego zdarzenia, kiedy został powieszony, kiedy umarł na jej oczach, to całą traumę też wyrzuca z siebie. To jest jej niepotrzebne już. I do portalu. Zrobiła to?
też, jak policzę do trzech, on i ona zrzucą z siebie, wyrzucą wszystko, co do nich nie należy. Wszystkie te implanty, którymi byli obudowani. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Już. Do portalu wyrzucają. Chciałbym, żeby ten mężczyzna też zszedł z tej szubienicy. Z tego miejsca, gdzie powieszono. Da radę zejść? Tak. Sprawdź dokładnie, czy Kasia pozbyła się wszystkich implantów. W głowie, kręgosłupie, brzuchu, jelitach. Wyrzucę cały ten balonik i ślimaki. Wszystkie ślimaki, które były w jej jelitach, wyrzucę. Te, które wychodziły przez tą ścianę do tego mężczyzny też. Usuwają wszystko, wszystko. Zrobiła to? Tak. I on, chciałbym, żeby on też jeszcze wyrzucił na swojego ciała subtelnego te emocje, którymi się napełni. Ta chęć obrony przed nią, to poczucie, że to ona go obciążała. Pretensje, te emocje wszystkie też związane z tą traumą, kiedy został powieszony. Wszystkie niewspierające emocje i programy wyrzuca do portalu. Na trzy, raz, dwa, trzy, już. Zobacz, czy są czyści. Czy nie mają już tych programów, tych implantów. Tak. Tak, są czyści, tak. Cały czas napełniają się prawdą o sobie. Cały czas przekazują sobie miłość do siebie. Teraz zawołają tego anioła. Tego ducha, anioła śmierci i powiadomią go, że zrywają z nim wszystkie umowy, wszystkie kontrakty. To jest już nieaktualne. Bo oni chcą odzyskują swoją wolę, odzyskują swoją moc, odzyskują siebie. Zrobili to? Tak. On już znika z ich przestrzeni, oni sobie swoją przestrzeń dowolnie kreują, wychodzą z tych miejsc, w których byli i stwarzają sobie nową przestrzeń, wspólną. Jeśli chcą wspólną, jeśli chcą dzielną. Stworzyli wspólną przestrzeń i przepięknie się ich teraz obserwuje, bo teraz tak, z jednej strony tworzy się przestrzeń wspólna, wspólna istota, która integruje te dwie części, ale jednocześnie są w oddzieleniu. Chodzi o to, że tak jakby można odczuć podział, ale też można odczuć zjednoczenie. To, co należy do Kasi, jest tam w taki sposób pokazane, pokazuje się i daje się odczuć, że to jest jej doświadczenie, jej część i aspektu męskiego jest osobno, ale też jakby to łączy ich bardzo silnie i tworząc wspólne doświadczenie jako jedność.
Więc w tej istocie są zapisy jednej i drugiej części, a w Kasi tylko Kasi, a w aspekcie męskim tylko aspektu męskiego. Fajne połączenie, takie naprawdę bardzo ciekawe, sprytnie jest to zrobione, tak? Tylko trudne do opisania. Wizualnie nawet te energie bardzo pięknie są ze sobą spasowane, tak bym powiedział, i wibrują i w jednej i w drugiej części tak samo, przy czym jest odczuwalne to oddzielenie, które jest niezbędne do tego, żeby oni mogli funkcjonować tutaj na tym planie. Pięknie. Chciałbym, żeby jeszcze tą energię, którą zostawili w tym domku, żeby zabrali i odesłali do swojego źródła duszy. To jest ich wspólne doświadczenie. Ja mogę to odesłać jako informację o doświadczeniu, a w tym miejscu już nie powinno być ich energii. I też wszystkie zapisy z tamtego miejsca, cierpienia, bólu, traumy. Chciałbym, żeby to stamtąd usunęli. Tak. Czy ich energia, która była wyciągana, czy istnieje gdzieś w przestrzeni? Jeśli tak, to niech ją zbiorą. Też odeślę do źródła swojej duszy. Portalem oczyszczającym. Neutralizującym tę energię, oczyszczającym z jakichkolwiek zanieczyszczeń. Chciałbym, żeby ta energia została właśnie zebrana i żeby nie istniała w przestrzeni, żeby nikt nie mógł się do niej dostać po tych zapisach energetycznych. Dlatego to robimy. Zrobione? Tak. Chciałbym, żebyś jeszcze raz potwierdził, przyjrzyj się im, czy coś jest na nich w tej przestrzeni czarnej lepki zostało, czy są oczyszczeni z tamtego miejsca. Czy są pozbawieni tych wszystkich implantów? Spójrz jeszcze i potwierdź. Czy tam jeszcze czegoś nie pominęliśmy? Czy oni sami nie pominęli w oczyszczeniu się z tego zdjęcia? Chciałbym, żeby te wszystkie traumy też żyć, kiedy cierpieli w oddzieleniu, też to wyrzucili. Nie, no nie ma nic wszystkie. Już. Okej. Tak nie ma, to dobrze. To w takim razie teraz to czystą swoją energią, bo sobie przywrócili te wibracje. Teraz puszczają w każdą komórkę swojego ciała, swoich ciał fizycznych. Ich komórki się regenerują, odżywiają tą energią, uzdrawiają i są doskonałym wzorcem ich samych z tej części subtelnej. Gdy zakończysz proces czyszczenia pamięci komórkowej, to mi powiesz. Tak. Oboje to zrobili? Sprawdź się. Oboje, tak? Czy nie? Czy tylko ona? Oboje. Oboje. Dobrze. To teraz mogą do swojej przestrzeni zaprosić wszystkie istoty, z którymi się wcielali, które znali,
Każdą z tych istot rozpoznaje Bodena z tego życia i z poprzednich i przekazuje im informacje o sobie i rozwiązuje wszystkie z nimi umowy, karmiczne zobowiązania, pakty, umowy, jakiekolwiek obietnice. Mogą przekazać im prawdę o sobie, tak jak teraz sobie przywrócili. I wszystkie zależności z tymi istotami przestają istnieć. Mogą sobie podziękować, wybaczyć. Cokolwiek potrzebują, niech w tym momencie sobie przekażą. Tak, żeby ich życie przebiegało harmonijnie. Bez jakichś niepotrzebnych zależności z tymi ludźmi, z tymi istotami. Tak, zakończy się. Czy ich ciało subtelne chciałoby coś przekazać ciału fizycznemu? To jest Kasia nas słucha tylko. Czy ciało subtelne tego mężczyzny chciałoby coś przekazać Kasi? Albo sobie? Ma jakiś przekaz swojego ciała fizycznego? Bardziej to przenosi zapisami takimi komórkowymi, żeby dać je odczuć, że za dużo jest tutaj takich obciążeń, żeby to powiedzieć jednym słowem, to oczyszczenie, które będzie się manifestować również w części fizycznej, ono będzie trwało i oni we dwójkę będą mogli odrzucać to, co na przestrzeni tych wcieleń stało się ich obciążeniem i takim zafałszowaniem ich natury. Także to bardziej się w ten sposób będzie ten przekaz docierał. Chciałbym, żebyś jeszcze sprawdził przestrzeń mentalną. Czy tam jest coś do oczyszczenia? Nie. Nie. Dobrze, ciężko pracowałeś, bo to były ciężkie emocje. To będziemy już kończyć. Możemy pożegnać Kasię, tego bratniego, bliźniaczego. Bliźniacze płomień mogą już odejść z naszej przestrzeni, swoim portalem i zamknąć za sobą. Odeszli? Tak. Dobrze, teraz możesz już zacząć procedurę zamknięcia sesji, pozamykać wszystkie na przestrzeni, którą pracowaliśmy i z tych przestrzeni usunąć informacje o naszej pracy, żeby się nie dostała wywołana na ręce. To naszą energię, którą wydatkowaliśmy tam też, jeśli jest zanieczyszczona, to ją odeślij do źródła naszych dusz, żeby się z portalem oczyszczającym. Jak to zrobisz, to rozłącz się ze wszystkim.
wyrzuć wszystkie energie, które do Ciebie nie należą i zacznij proces regeneracji. Podnieś sobie wibracje. Jak już będziesz oczyszczony i gotowy do powrotu do ciała, to dasz mi znać. Jest okej. Dobrze, teraz policzę do jednego lub trzech, a ty będziesz wracał do ciała. Na trzy otwierasz oczy, wracasz, jesteś z nami. Już.